Szanowni drodzy i kochani, piękne słońce zachodzi nad Wieliczką. To jest ciepły, czarujący listopadowy weekend. Dawno w listopadzie nie mieliśmy tak pięknej pogody, a ja jak zawsze trochę wbrew, trochę w poprzek, trochę pod włos, bo chcę Was zabrać do krain mroźnych i polarnych. W ostatnich latach pojawiło się sporo książek, które pokazują, że w przedsięwzięciach wydawałoby się typowo męskich kobiety zapisały niesamowitą kartę. I nie chodzi wcale o to, że wdarły się właśnie w ten męski świat. Odkładając już na bok płeć, te kobiety były po prostu niesamowitymi ludźmi, obdarzonymi żelazną konsekwencją, wielkim talentem, niebanalnym charakterem i długo by jeszcze wymieniać. Tu już naprawdę nie chodzi o płeć. Tu chodzi o coś, co z płcią nie ma już nic wspólnego, a każe nam wszystkim ściągnąć kapelusze z głów i powiedzieć wielki szacunek. Mamy przed sobą kolejną taką książkę, którą napisała Dagmara Bożek. Tym razem, uwaga, o polarniczkach. Naprawdę niezwykłe historie, o których porozmawiamy już 3 listopada o godzinie 20. Jak zawsze w antywirusowych autorskich spotkaniach w sieci spotykamy się punktualnie w internecie. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie.